Już dłużej nie możemy jechać tylko na wytartych sloganach, na prostych kazaniach, na stwierdzeniach Bóg Cię kocha i ma plan dla Twojego życia. To nikogo nie obchodzi. Ludzie chcą dzisiaj wiedzieć, w jaki sposób chrześcijaństwo odpowiada na moje najgłębsze potrzeby, czy jest racjonalne i w jaki sposób pozwala mi spojrzeć na rzeczywistość w zupełnie inny, prawdziwy sposób. Mateusz, jesteś pastorem kościoła Nowe Życie w Polkowicach. Zgadza się? Zgadza się. Ja jestem pastorem pierwszego zboru kościoła chrześcijan baptystów w Warszawie. I myślę, że pytanie, na które wszystkie kościoły chyba dzisiaj w Polsce na pewno poszukują odpowiedzi, jest pytanie o to, jak utrzymać młodzież w kościele, albo co zrobić, aby młodzież nie odchodziła z kościoła. Jeśli dobrze się orientuję, gdzieś niedawno czytałem takie statystyki, że Polska jest już w topowym miejscu, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy uciekają z kościoła, szczególnie ludzi młodych. Obserwujemy to i w kościele rzymskokatolickim w ostatnich miesiącach, jak mnóstwo młodych ludzi się zupełnie odwraca od wartości, ale również myślę, że obserwujemy to i w naszych kościołach ewangelikalnych. Więc chciałbym, abyśmy się zmierzyli przez kilka minut i podzieli się jakimiś swoimi refleksjami, jeśli w ogóle coś można zrobić, to jak myślisz, co można zrobić, aby młodzi ludzie nie odchodzili z kościoła? To jest bardzo dobre pytanie i chciałbym wiedzieć, szczerze powiedziawszy, co można zrobić. Zauważam przede wszystkim taką rzecz, Samuelu, że naturalnie dla każdego pastora odejście każdego człowieka z kościoła, szczególnie młodego, to jest frustracja i to jest dramat. Serca nas bolą, bo mamy świadomość tego, że życie z dala od Boga nie tyle nie jest łatwe, ale przeważnie towarzyszy mu jakiś regres moralny i zupełnie niepotrzebne problemy. Więc widząc kogoś, kto odchodzi z kościoła albo od Boga, ogólnie naturalnie nad tym bolejemy. I pierwsza rzecz, wiesz, z którą ja staram się gdzieś zmierzyć i złapać za bary, to świadomość, że to nie jest niczym anormalnym. Pomaga mi tutaj pewna przypowieść Jezusa albo podobieństwo Jezusa do czworakiej gleby. Jezus opisuje siebie albo tego, który zwiastuje słowo, jako siewcę i twierdzi, że ziarno Bożego Słowa, ta Boża prawda, która się wcieliła, pada na cztery gleby, tylko na tej ostatniej wydaje owoc jakikolwiek. Więc mamy tak naprawdę 25% skuteczności. I za każdym razem, jak ktoś odchodzi, to mam z jednej strony tę świadomość, że nie dzieje się nic anormalnego. Albo staram się wprowadzić jakiś taki bufor emocjonalny pomiędzy siebie a tą sytuację, żeby nie oskarżać się, żeby nie chłostać się i żeby nie szukać cały czas w sobie winy, żeby nie wiązać tego wydarzenia ze swoją osobą albo nawet z kościołem. A więc przyjmuję w pokorze to, że takie rzeczy po prostu się dzieją. I tak samo działo się to w przypadku Jezusa. Gdy wisiał na krzyżu, pod krzyżem było stosunkowo niewiele osób, a cała reszta, która za nim chodziła dotychczas, go po prostu zostawiła. Natomiast wydaje mi się, że nas to też nie usprawiedliwia. Jest kilka rzeczy, które uznaję za słuszne, aby Kościół czynił. Ja wychowywałem się w kręgach charyzmatycznych. To było środowisko, z którym związana była moja młodość. I z perspektywy czasu widzę na przykład, jak bardzo antyintelektualne były to środowiska. Gdzie nie tylko antyintelektualizm był jedną z cech charakterystycznych, ale był traktowany jako pewien miernik pobożności. Im mniej wiemy, tym więcej Duch Święty nam okazuje łaski. Im więcej wiemy, tym większe ryzyko pychy. Jakaś totalna abstrakcja. I wiele osób odeszło od Boga, dlatego że zaczęli utożsamiać chrześcijaństwo z antyintelektualizmem. Więc sądzę, że Kościół powinien uczynić wysiłek zmierzający ku temu, aby młodzi ludzie mogli zobaczyć, że chrześcijaństwo jest spójne, logiczne, logicznie irracjonalne. Druga rzecz, która w mojej ocenie jest naszym wyzwaniem, to pokazać, że chrześcijaństwo jest nie tylko spójne i racjonalne, ale też dobre, przyjemne, satysfakcjonujące i wnoszące radość naszego życia. Bo co mi z tego, że przyjmę jakąś ideę, która jest prawdziwa, skoro nie czerpię z tego żadnej przyjemności, żadnej radości? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach społeczeństwo jest nastawione bardzo hedonistycznie do życia. Wybiera się te alternatywy, które raczej są przyjemne, aniżeli dobre. A tym samym wielkie wyzwanie, przed którym my stajemy jako Kościół, to pokazać, że chrześcijaństwo nie tylko jest dobre, ale też jest satysfakcjonujące emocjonalnie. I trzecia rzecz, która w moim ocenie jest wielkim, wielkim wyzwaniem, stojącym szczególnie przed tymi, którzy podejmują się zwiastowania Bożego Słowa, to umiejętność odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stajemy. I wielkim wyzwaniem jest postmodernizm. Tak jak jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nikt nie kwestionował prawdy jako idei, tak my dzisiaj żyjemy w czasach, w których prawda jako kategoria jest całkowicie odrzucana.
mamy do czynienia z powszechnym relatywizmem i nie jesteśmy w stanie nawet z kimś siąść, otworzyć Biblii i pokazać mu prawdy tam zawarte, dlatego że prawda jako kategoria jest odrzucana, a Biblia nie jest traktowana jako Słowo Boże. Więc wielkim wyzwaniem jest umiejętność dotarcia do korzenia problemu, z którym się mierzymy, a tym korzeniem jest ostatecznie postmodernizm, i poszukania właściwego antidotum na ten problem poprzez kazania, które są zwiastowane. Już dłużej nie możemy jechać tylko na wytartych sloganach, na prostych kazaniach, na stwierdzeniach Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia. To nikogo nie obchodzi. Ludzie chcą dzisiaj wiedzieć, w jaki sposób chrześcijaństwo odpowiada na moje najgłębsze potrzeby, czy jest racjonalne i w jaki sposób pozwala mi spojrzeć na rzeczywistość w zupełnie inny, prawdziwy sposób. Tak, ja myślę też, że patrząc sobie na kryzys w Kościele rzymskokatolickim, widzę, że takim głównym argumentem, dla którego ludzie odchodzą z Kościoła, nie jest wcale to, że oni na przykład nie wierzą w Boga, bo zazwyczaj ta niewiara w Boga jest bardzo płytka. Jak się porozmawia nawet 5 minut, to okazuje się, że jednak wierzą w coś, co jest ponad nimi, ale nie umieją tego dobrze nazwać. Wydaje mi się, że takim głównym argumentem za odejściem z Kościoła jest hipokryzja. Bardzo często to słowo się przejawia. I myślę, że może to nie jest bezpośrednio zawsze nasz problem, daj Boże, żeby nie był, ale myślę, że kościoły bardzo mocno powinny kłaść nacisk na to, aby być autentycznymi, aby nie próbować tych młodych ludzi oszukiwać, że jeśli pastor, czy lider, czy przywódca czegoś nie wie, to niech powie, że nie wie, a nie próbował im dawać jakichś prostych sloganów. Pamiętam, jak miałem spotkanie z taką dziewczyną, która chodziła do szkoły chrześcijańskiej i kiedyś, mając wątpliwości, przyszła do nauczycielki z pytaniem jakimś takim egzystencjonalnym odnośnie istnienia Boga. I ta nauczycielka jej powiedziała: masz tak wierzyć, bo tak jest i już. I dziewczyna tam miała 13-14 lat. I bardzo mocno ją to odepchnęło od kościoła. Taka prosta rzecz, bo ona mówi, no nie chcę iść za czymś, co nie jest prawdziwe. Nie chcę iść za czymś, za czym mam iść tylko dlatego, że ktoś mi tak mówi. Nie chcę iść za czymś, kiedy ona mówiła, że patrzę na nauczycieli w szkole chrześcijańskiej i widzę, że oni co innego robią, co innego mówią, i że to się rozjeżdżało. I myślę, że tak patrząc czysto umysłowo, czy nie wiem, może psychologicznie czy socjologicznie, zgadzam się zdecydowanie z tym, co ty powiedziałeś, że młodzi ludzie szukają głębi, nie chcą pustych frazesów, szukają na pewno autentyczności, ale myślę też, że szukają relacji. Takich po prostu, gdzie czują się dobrze. I oczywiście te wszystkie rzeczy, my to wiemy, ale myślę sobie, że ostatecznie, jeśli Duch Święty kogoś nie zmieni i nie pociągnie, no to my też niczego nie zrobimy. I znowu nie chcę siebie oczyszczać z zarzutów. Największym taką trudnością, z którą ja się musiałem zmierzyć, jako duszpasterz, nie mam tych lat tego doświadczenia wiele, ale największą trudnością było dla mnie to, kiedy prowadziłem grupę młodzieżową w naszym zborze, to było około 20, czasami więcej osób, i dzisiaj przynajmniej 1/3 zupełnie żyje bez Boga. 1/3 jest bardzo chwiejnie, a 1/3 jest w miarę zaangażowana. I pamiętam, jak mnie to bolało, kiedy ja wiele godzin spędziłem modląc się o nich, przygotowując się do spotkań młodzieżowych, rozmawiając z nimi, a nagle oni znikają, nie pojawiają się, a potem przychodzą i mówią, że oni już w Boga nie wierzą, albo że szukają gdzieś szczęścia gdzieś indziej, więc to jest zawsze bolesne. Ale myślę sobie, jak wiele potrzeba też właśnie takiego po prostu przyjścia do Pana Boga. Ciekawa obserwacja, i właściwie w dzisiejszych czasach chyba nic nie jest tak deficytowe jak autentyczność. A właśnie tego młodzi ludzie potrzebują. Nie tylko słyszeć moralizowanie, ale zobaczyć, że ktoś faktycznie żyje tym, co mówi. Także autentyczność może być faktycznie magnesem, który zatrzyma ludzi w Kościele i pokaże, że chrześcijaństwo nie tylko można przyjąć na poziomie idei, ale tak też można prawdziwie żyć. Tak. I myślę, jeszcze ciekawy argument apostoł Paweł użył, kiedy napisał do Tymoteusza, który był w kryzysie, na pewno służby, a być może i wiary. Pierwszy argument, jakiego użył, próbując obudzić w nim dar łaski, czymkolwiek to było, to powiedział: przypomnij sobie wiarę, która była w twojej matce i twojej babce. Więc ciekawe, że jego argument nie jest specjalnie wyszukany. On mówi: kto ciebie nauczył wiary? Mama i babcia. To przypomnij sobie ich wiarę. Warte przeżycia było ich życie? No warte. Rozumiem, że odpowiedź była. Więc mówi: to idź za tym. Jak z swojej obserwacji wynika, jaka jest rola rodziców w rozwijaniu młodzieży, czy w ogóle wiary u młodzieży? Myślę, że rola rodziców w kształtowaniu chrześcijańskiej wiary w młodych ludziach jest nie do przecenienia. Znam wiele przykładów młodych ludzi, którzy nie stracili wiary w Boga, ale nie chodzą do kościoła, i w trakcie szczerych rozmów powiedzą w ten sposób: jeżeli wierzysz w Boga, którego widziałem w domu, to takiego Boga nie chcę.
I to są stwierdzenia, które rozdzierają serce i właściwie na nie można rozłożyć ręce i niewiele powiedzieć, można się pochylić nad czyjąś tragedią. Natomiast znam wiele osób, które nie chodzą do kościoła, ponieważ Chrystus, który był modelowany w domu, nie był Chrystusem godnym naśladowania. A z drugiej strony, jeśli dzieci będą widziały w rodzicach właśnie tę autentyczność, że rodzic w kościele i rodzic w domu to jest ten sam rodzic, że rodzic czytający Słowo Boże i dyskutujący na trudne tematy ze współmałżonkiem to jest ten sam rodzic. Będzie to wiara, która dla dziecka stanie się godną pożądania i to będzie kierunek, za którym dziecko pójdzie. Na przykład jako rodzice, ja wraz z moją żoną bardzo dbamy o to, aby ludzie, którzy pojawiali się w naszym domu, byli ludźmi, których my moim dzieciom możemy pokazać jako przykład. Mamy świadomość, że nastąpi taki etap w ich rozwoju, gdy nasz wpływ na ich kształtowanie się skończy. Pójdą do szkoły, pójdą na studia, będą wchodzić we własne związki małżeńskie. I chociaż nasz wpływ będzie już ograniczony, znikomy albo całkowicie ustanie, to jednak chcemy, żeby w ich pamięci jednak głęboko zakorzeniła się świadomość tego, że istnieje pewien model osoby, która była preferowana w domu. To byli tacy ludzie, z którymi rodzice się spotykali, takiego języka się używało, w ten sposób rozmawiano o Bogu albo w ten sposób rozwiązywano trudne sprawy. Jestem przekonany o prawdziwości stwierdzenia, że nasze życie po prostu jest piątą Ewangelią, której często ludzie może nie czytają, ale ją obserwują. To jest niesamowita odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas, aby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. I jeśli używamy takiego całkowicie wytartego sloganu, za którym bardzo nie przepadam, Jezus jest odpowiedzią, no to pytanie brzmi, na jakie pytanie Jezus odpowiada, albo na jakie pytanie udzielamy tej odpowiedzi. I wydaje mi się, że szczególnie dzisiaj młodzi ludzie chcą w nas widzieć autentyczność, wzór i przykład. Moralizowania mają dosyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie tego moralizowania jest dużo, w każdym możliwym świecie. W kościele, w polityce, w szkole, w pracy. Dzisiaj potrzeba autentycznych przykładów. Ludzi, którzy nie tylko będą traktować prawdę jako pałkę do bicia po głowie, ale prawdę jako krzyż, który bierze się na plecach, i z tym krzyżem się podąża. I taki przykład widzimy w Chrystusie. Nie przyszedł, aby bić nas pałką po głowie, ale przyszedł, aby wziąć krzyż i pokazać nam przykład. I my jako rodzice, my jako chrześcijanie mamy w nim wspaniały przykład godny naśladowania. I to jest nasza odpowiedzialność. Dokładnie. To daj nam, Panie Boże, aby tych młodych ludzi w naszym Kościele było jak najwięcej i takiej mądrości i pokory w tym, abyśmy ich nie odpychali, a raczej potrafili przyciągnąć do Chrystusa, a ostatecznie ufali w Jego działanie w życiu. Daj nam, Boże, Samuelu.